się w następnej ale degustacji, tym razem amerykańskie piwo z browaru Sierra Nevada California IPA. 4,2% alkoholu. To jakie to IPA? No i zaraz pod spodem, małym drukiem pisze Citrusy and Sessionable Ale. Czyli cytrusowe i sesyjne ale. No to nie mogli napisać od razu sesyjne IPA. A może tak lepiej wygląda? IPA! Yeah! Dawaj, dawaj! No zobaczymy, czy to jest IPA, czy Session IPA, ale przy 4,2% no to nie będzie IPA, zdecydowanie. Ale jak widzicie, piwo jest bardzo jasno słomkowe, ale nieco zamglone, prawda? Nie jest perfekcyjnie klarowne. Piana, no i piana nie jest piękna. Jak nalewałem, zrobiło się odrobinę piany. Centymetr, powiedzmy, trochę może więcej, ale za to średnie pęcherzyki i momentalnie opadła. No, nie ma, niestety. Także na minus. Ale aromat jest na plus. Bardzo fajny, cytrusowy zest. Zdecydowanie. Lekka, bardzo lekka słodowość gdzieś tam w oddali. Także cytrusowy zest. Full. Dużo. Bardzo. Bardzo fajnie, bardzo elektryzująco, zachęcająco. Bardzo fajnie. Spróbujmy. Lekkie ciało. No może idące do średniego, ale raczej lekkie. Raczej wytrawne. Goryczka się od razu pojawia. Nie jest wysoka bardzo, ale od razu się pojawia. Może przez ten brak właśnie kontry słodowej, ale pojawia się od razu. Jest grejpfrutowa, łagodna, dosyć długa. Znaczy ten pierwszy jakby pik jest krótki, ale później mamy długi aftertaste. Taki posmak w ustach mamy dosyć długi, grejpfrutowy. Jest bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o samo ciało, to smak jest cytrusowy, cytryna, limonka, troszkę grejpfruta. Wszystko na scenie jest takie średnie. Zdecydowanie jest odświeżające, jako piwo ogólnie. Odświeżające, lekkie, sesyjne. Sesyjne IPA. Jako sesyjna IPA się broni, zdecydowanie. Nie jest wodniste nawet, chociaż przez ten brak słodowości goryczka nadaje takie jakby wodniste akcenty. Ale nie jest wodniste. No to jest na plus. Fajne piwo, tylko trzeba się nastawić na sesyjna IPA. Wszystko będzie dobrze. Jakbyśmy się nastawili na IPA, nie. Zdecydowanie nie. Daleko nie. Ale jak na sesyjne IPA to się broni. Jeśli kawę odświeżająco. Na plażę, na gorące lato, fajnie schłodzone. Takie cudowne. Naprawdę. Będzie się podobać. Można dużo wypić. Także czemu nie. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o każdym filmie na kanale, tak że będzie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cheers.